Dzień dobry, nazywam się Klemens Borańka, trenuję skoki narciarskie od siódmego roku życia, czyli już prawie 20, 20 lat. A 20 lat to jest dość sporo. Co spowodowało, że akurat skoki narciarskie? Wtedy to był czas taki mały i Adam Małysz zachęcił mnie do skakania. Siadało się przed telewizorem. Tak jak się to mówiło zawsze, że to jest. Jak do takiej telenoweli i się oglądało i on był takim moim, takim motorem napędzającym do tego sportu. A pamiętasz swój pierwszy skok? Do końca nie pamiętam, nie pamiętam. Nie pamiętam. Dobrze. A jakieś takie, pamiętasz jakieś takie zawody, które były dla ciebie ważne w jakiś sposób i, i co to było i dlaczego? No, na pewno takie najważniejsze dla mnie zawody były pierwsze, pierwsze zawody. Od, od rozpoczęcia kariery. Pierwszy stres, pierwsza, pierwsze takie motywacje. I, ale nie pamiętam dokładnie, jak to wszystko wyglądało, jak, jak się to wszystko potoczyło, ale na pewno pierwsze zawody. Super. Mówisz o tym, że trenujesz 20 lat, prawie 20 lat. Czy opowiesz nam trochę o tym, i jak wygląda trening? To znaczy, my, Polacy właśnie dzięki też Małuszowi dużo już wiemy o skokach narciarskich, ale myślę, że tak trochę od kuchni. Jak trenujecie? Jaki to jest może, jakie to są jednostki, co konkretnie. Znaczy tak, no, dzieli się to na pewno na pewne etapy. W sezonie zimowym, gdy już jest sezon, to już jednak jesteśmy przygotowani. motorycznie tak jakby na 100%, a najcięższy okres. Najcięższy okres przygotowawczy jest w lecie, gdzie rzeczywiście te jednostki treningowe są bardzo duże na siłowni. Trenujemy od poniedziałku do, do piątku, Prze, przeplatamy to jakby. Jeden dzień mamy, dajmy na to ciężary, drugi dzień mamy na przykład. Y, ćwiczenia tak zwane plec, plecy, brzuch, brzuszki i takie różne, koordynacyjne. Y, później w środę mamy na przykład odbicia przez płotki i, i tak do piątku kończymy ciężarami. Sobota, niedziela jest czas na regenerację. A opowiesz nam w ogóle, co jest? Y Trudnego w skokach narciarskich. Wielu z nas na pewno jeździ na nartach i ma tą świadomość, że, że wyskoczyć sobie na jakiejś multce to jest fajna zabawa, ale no to, jest, to są żarty oczywiście. Więc o jakiejś takiej technice samego skoku, o tym jak to wygląda, co trzeba, jakby, jak trzeba yy, ćwiczyć, co trzeba robić, hmm. aby rzeczywiście mieć, mieć móc skakać. No Rzeczywiście jest to dość skomplikowany sport. Yy, bardzo taki, yy, bym powiedział, nie siłowy, lecz bardziej techniczny. I dla wielu, dla wielu osób no jest mi to ciężko wytłumaczyć, po prostu trzeba w tym świecie być, żeby to wytłumaczyć. I ja mogę, i mogę to rzeczywiście wytłumaczyć, ale nie wiem, czy Wy to do końca zrozumiecie, bo to troszeczkę jest takie dość skomplikowane, ale no wiadomo, w piłkę, w piłkę może każdy spróbować zagrać, nie ma problemu wyjść, ale Ktoś, jakbym, jakbym komuś dał dzisiaj nartę na, i żeby poszedł skoczyć na, na wielką krofę, to podejrzewam, że, że już byłoby troszeczkę gorzej. No. Przede wszystkim chyba trzeba było mieć odwagę, żeby stanąć tam na belce na górze. tak? Czy, no, jest jeszcze, jak skaczesz, to masz jeszcze ten jakiś lęk i strach? Czy, już, czy to już jest na tyle mm, automatyczne, że, że, że nie masz jakiegoś takiego lęku? No, myślę, że teraz już jest to tak, y, auto, z automatu idzie pierwszy, pierwszy raz. Jak wchodziłem na większą skocznię, no to, yy, no to był stres rzeczywiście. Teraz jedynie, gdzie czuję taką adrenalinę, to jeszcze jest yy, skocznia mamucia, mhm. gdzie rzeczywiście czuć, yy, no czuć taki, taką adrenalinę, ale pozytywną adrenalinę. Bo to się też leci około 200-230, w zależności od tego, jak to daleko skacze, tak? Metrów? No Ponad 200 metrów. Ja mam rekord 221,5. Mhm. Dobrze. Yy, powiedz nam, co Cię motywuje do pracy, Jakich, takich, jak masz jakiś trudniejszy dzień? Czy jest coś, co, co sprawia Ci taką frajdę do tego, że możesz stawać i działać? motywację zawsze miałem, że tak powiem, we krwi? Zawsze potrafiłem się zmotywować. Wiadomo, że są takie ciężkie momenty czasami w życiu człowieka i w życiu sportowca, że zdarzają się, że się nie chce iść na te treningi, ale. Zawsze jakoś się motywuję, umiałeś się zmotywować, że żeby po prostu wpaść w taki automatyzm, żeby nie odpuszczać treningu, bo wiem, że tylko jedynie ciężką pracą można dojść do sukcesu. Mhm. Czy skoczkowie narciarscy stosują jakąś specjalistyczną dietę? Czy ty masz jakąś dietę? Kiedyś słyszeliśmy o tej bułce z bananem, ten 20 lat temu. To nie, Czy... to nie moja dieta. <laughs> A, o paprykach, o innych takich. Czy ty masz jakąś taką specjalistyczną y, dietę? Jako sportowiec? Jako w ogóle skoczek? Znaczy głównie zasada jest taka, żeby wszystko jest dla ludzi, no, że, że z umiarem, no. I tego się trzymam, nie przesadzam. Jakiejś specjalnej diety nie prowadzę. Już po tylu latach po tylu latach trenowania i jakieś tam doświadczenie mam, że wiem na co mogę sobie pozwolić, znam swój organizm, wiem kiedy, kiedy kiedy, mogę, kiedy te kila rzeczywiście mogą mi skoczyć do góry bardzo szybko, ale przy, przy takim trybie jakim aktualnie prowadzimy rzeczywiście, gdzie człowiek jest na wysokich obrotach i te treningi jednostkowe w tygodniu są duże, no to jednak te kalorie szybko się spalają i, i, i można sobie pozwolić m, nawet śmiało na jakieś samantę, na ciastko na szaleństwo. szaleństwo. Zmieniamy trochę temat. Powiedz mi, czy masz jakieś pozasportowe pasje? Mówisz 20 lat treningu. Czy jest coś, co, co poza sportem interesuje Cię? Interesuje mnie wędkarstwo. Bardzo lubię łowić ryby, jest to dla mnie taka odskocznia, gdzie mogę sobie odpocząć i puścić głowę luźno między zawodami. I myślę, że, że głównie takim moim hobby to jest wędkarstwo. Mhm. Yy, wracamy do tych tematów sportowych. Powiedz, yy, czym dla Ciebie w ogóle, dla sportowca? zmierzało się Igrzyska Olimpijskie. Czym dla Ciebie, jako dla, dla skoczka, dla sportowca, ale w ogóle dla człowieka byłby start w Igrzyskach Olimpijskich? No na pewno byłby to dla mnie taki życiowy cel, który zawsze y, chciałem osiągnąć. Miałem okazję jechać, y, być na, na Igrzyskach w Soczi, lecz no troszkę inaczej się potoczyły te losy, ale no, nie straciłem wiary, trenowałem dalej i i wiem z, z, z tego punktu dzisiaj, gdzie stoję, że, że są szanse, jak najbardziej, jechać i walczyć o, o czołowe lokaty. Mm -hmm. yy, powiedz mi jeszcze, yy, jak wydatkujesz, to znaczy, na co yy, wydajesz yy, wsparcie z programu PFN od Polskiej Fundacji Narodowej? Czy to jest coś szczególnego, czy, czy coś takiego po prostu, co pomaga ci funkcjonować w codzienności? No, na pewno na, na rozwój. Na rozwój w tym sporcie. Związany oczywiście z treningami. No, staram się mądrze rozplanować zawsze te pieniądze, żeby y, nie wydać na niepotrzebne rzeczy inne no, na no, takie, które, które będą mi konieczne. I myślę, że, 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 tak, to, że tak to wygląda. No. Mhm. A czy uważasz że w ogóle, że takie programy są rzeczywiście potrzebne? -de -de takie, bo to też nie jest jakaś wielka kwota, natomiast są rzeczywiście yhm, pieniądze, które można wydać na wszystko, tak? Na co się chce? Myślisz, że coś takiego jest w ogóle potrzebne, Ugi. żeby było ich coraz więcej, czy raczej. Znaczy, z mojego punktu widzenia nie jest to mała kwota, bo jest to suma taka wystarczająca i można sobie to bardzo fajnie wszystko rozplanować. Jestem jak najbardziej za, za takim czym, żeby wspierać po prostu yy, młodzież. No bo jednak yy, też z mojego punktu widzenia, jakbym się miał cofnąć dwa lata wstecz, gdzie nie miałem sponsora i te środki pieniężne były w takim okrojonym, jakby yy, no nie, nie, nie miałem na przykład możliwości, żeby Mieć na, na taki rozwój, jak jest teraz, na przykład przy tym programie, i, i, i na pewno też chciałbym bardzo z góry podziękować za, za pomoc w rozwoju, że mogę bardziej się skoncentrować tylko i wyłącznie na, 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 na tym sporcie, na tym co robię, bo, bo jednak za plecze pieniężne jest jak najbardziej ok, ale. Jednak y, trzeba myśleć y, bardziej o, o, że tak powiem, o sporcie, żeby się rozwijać dobrze, żeby nie myśleć o pieniądzach, bo, bo może to troszeczkę tak zwieść człowieka z dobrych torów, ale mając oczywiście zaplecze pieniężne, można fajnie się rozwijać. O czym marzysz? o medalu Igrzysk Olimpijskich. A czego możemy Ci życzyć na, na, na najbliższy czas? Szczęśliwych dalekich lotów. <laughs> Super, do tego Ci życzymy. Życzymy takiej spokojnej głowy i tego, żebyś rzeczywiście mógł trenować z taką, bez stresu, tak? Bez stresu, że po prostu zająć się tylko tym, co, co ważne, czyli dobrymi treningami i dobrymi, dobrym lataniem tak naprawdę. Dzień, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. PFN Team 100 wspieramy zwycięzców. Pozdrawiam serdecznie, Klemens Murańka.